Cześć, 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 Paweł z Kor Sportowy, Laflap. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie wczorajsze mecze Ligi Mistrzów. Przede wszystkim ten niebywały wyczyn Roberta Lewandowskiego. 4 bramki, 14 minut. Spotkanie z Crvenom Zvezdą Belgrad. To nie był hit z tego wczorajszego dnia, natomiast Robert Lewandowski w doskonałej formie, co potwierdził właśnie podczas wtorkowego spotkania. Dodajmy tylko, że wczoraj kibice oczywiście, mogli oglądać także starcie Real Madrid PSG. Mecz na szczycie, zakończony wynikiem 2 do 2. Natomiast to spotkanie, o którym wspominałem, z udziałem Roberta Lewandowskiego, czyli Crvena Zvezda Belgrad kontra Bayern Monachium, 6-0 dla niemieckiego klubu. Co nas czeka dzisiaj? Środa, więc starcie Liverpoolu z Napoli. Mecz, który będzie elektryzował fanów na całym świecie, szczególnie chyba tych z Polski tutaj, ponieważ wiemy doskonale, że w Napoli występują zawodnicy grający także w reprezentacji naszego kraju. Spojrzę sobie jeszcze Barcelona kontra Borussia Dortmund. To chyba taki mecz na szczycie dzisiejszego dnia. Jakie będą ostateczne wyniki rozstrzygnięcia, to zobaczymy dzisiaj wieczorem pod koniec dnia. Natomiast jutro sobie na spokojnie przeanalizujemy tą całą kolejkę Ligi Mistrzów. Tyle na teraz. Żegnam się z Wami, Paweł Skorp.